Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. No mamy jakieś kłopoty niewielkie techniczne, bardzo za to przepraszamy. Proszę Państwa, naszym gościem dzisiaj, gościem Wszechnicy jest pani Nina Smolar. Będziemy rozmawiali o książce, a bohaterem naszej rozmowy będzie Winston Churchill. Pani Nina Smolar jest autorką wspaniałej książki, po prostu Churchill, opowieść o przegranym zwycięzcy. I proszę Pani, może zaczniemy od tego, od czego zaczęliśmy tak na początku. Co Panią skłoniło do tego, żeby zająć się Winstonem, czyli napisać tę wspaniałą książkę? I to skłoniło mnie to, że w związku z jakąś rocznicą w Wielkiej Brytanii, a mieszkaliśmy wtedy w Londynie, ukazało się sporo książek, właśnie biografii i innych, na temat Churchilla. W związku z ciekawości zaczęłam czytać i nagle, i po przeczytaniu kilku, zdałam sobie sprawę, że ta triada Churchill, Jałta, zdrada nie bardzo, tak powiem, odpowiada prawdzie. I to niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z Polakami na uchodźstwie politycznym, to znaczy jeszcze z czasów wojny, czy z Polakami w PRL-u. I tak jakby ta propaganda PRL-owska przeniknęła do świadomości tych Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. I to niezależnie, i to było też zdumiewające, że niezależnie od tego, czy to było starsze pokolenie, czy to byli już młodzi ludzie urodzeni, którzy pokończyli szkoły i tak dalej w Anglii. W związku z tym stwierdziłam, że to jest zbyt, no przynajmniej dla mnie, ważna postać i to jest jeden z tych takich fałszywych historii, które się tak ciągną przez pokolenia. No i kiedyś trzeba, tak powiem, pokazać, mnie się tak wydaje, prawdę. Więc muszę Pani powiedzieć, że ja jeszcze parę dni temu rozmawiałem z bardzo wykształconym człowiekiem, który jest, na pewno przeczytał dużo książek i myślę, że o Churchillu też i on ciągle jeszcze tkwi w tej triadzie właśnie takie. I jeszcze do tego dochodzi, prawda, że on był rasistą, że był, prawda, użył gazów, kazał użyć gazów trujących i w ogóle kazał bić, zabijać ludzi i tak dalej, i tak. Ale może nie odpowiadajmy w tej chwili na te zarzuty, tylko powiedzmy sobie coś, tak zacznijmy o Winstonie, a potem więcej o książce ja będę mówił i dobrze? Znaczy zapytam Panią o książkę, bo jeśli mogę jeszcze powiedzieć. Proszę Państwa, to jest książka, której kanwą jest oczywiście Winston Churchill i jego dzieje, ale to jest książka o całej epoce. To jest książka o tym, jak rodził się świat po II wojnie światowej. Ten porządek stworzony przez Amerykanów, przez instytucję Bretton Woods, zresztą pani to wspaniale opisuje, to jest pełne anegdot. Ta książka no, roi się w niej anegdot wręcz takich. No, Winston ma dużo powiedzeń, które są znane, prawda, o tej Lady Astor i kawie, ale na przykład, no to potem, dobrze? Więc książka jest wspaniała, bo to jest książka o epoce. I rozmawiamy w takich smutnych czasach, kiedy wydawałoby się, że ta cała epoka rozpoczęta właśnie w Bretton Woods i San Francisco w ONZ, prawda? I ten świat stworzony wolnego, takiego wolnego handlu oparty na dużej mierze na zasadach, że on nam się w tej chwili chwieje. I kończy. No więc. Tak, z tym, że i książka nie zaczyna się po wojnie, tylko książka zaczyna się od momentu urodzenia. I, nie na przyczynę, i tu chcę właśnie. Oczywiście moją ambicją było pokazanie Churchilla na tle. Na tle, można powiedzieć, nawet różnych epok, nie jednej epoki, zmieniających się zwyczajów, zmieniającego się społeczeństwa, nawet zmieniającej się mody dla pań i
tak powiem, mniej. I tego, co wtedy Brytyjczycy tak, jedli. Muszę przyznać, że jest to zaskakujące. No dobrze, ale nie będziemy mówić wszystkiego, żeby... Więc to było moją ambicją, dlatego, że polityk nawet wybitny i niewybitny niezależnie w ogóle od, tak powiem, możliwości moralnych, intelektualnych i tym podobne, działa zawsze jakby próbując odczytać i społeczne nastroje, polityczne konflikty i tak dalej. Ustosunkowuje się do tego. I dlatego pokazanie wybitnego polityka tak, bez nawiązania do tego, w jakich warunkach on działał, z kim współpracował lub nie i tak dalej, no to wtedy ujmuje się jakby no sporo wagi i ogranicza zrozumienie postępowania danej osoby. A tu jest o tyle ciekawe, że to, co ja zresztą piszę w zakończeniu książki, że Winston Churchill, Sir, urodził się w Imperium Brytyjskim, a zmarł w 65 roku w jednym z krajów europejskich. I tu próbuję zarysować, jak od Imperium Wielka Brytania stała się no po prostu, tak powiem, no, zwykłym krajem. No, zwykłym, niezwykłym, bo jednak jest trochę inna, ale to już... No nie, no nie, oczywiście, że jest inna, bo to co mówią, tak powiem, o Europie, Anglicy mówią kontynent. Tak. Bo to jest rzeczywiście, i kiedyś pamiętam, to jeszcze w Timesie była okropna, znaczy była okropna mgła i w Timesie na pierwszej stronie było tak, mgła nad kanałem, kontynent odcięty. Tak. Więc i tutaj pan się spytał o drugą wojnę i konsekwencje drugiej wojny, ale on przed drugą wojną był bardzo już aktywnym politykiem, był ministrem w szeregu rządach i muszę powiedzieć, że był dobrym ministrem. Niezależnie od tego, czy był ministrem spraw wewnętrznych, czy był ministrem finansów, nawet przygotowywał 4 budżety, czyli przez 4 lata był ministrem finansów, to starał się być, tak powiem, nie był ministrem, który się garnie, że wszystko musi być po mojemu i nikt inny nie tego, tak, nie ma racji. Oczywiście ze swoimi współpracownikami szybko się wściekał, jeśli miał do nich pretensje, ale jednocześnie był bardzo czuły i się opiekował ludźmi, którzy z nim współpracowali, albo którzy byli od niego zależni. A przy tym wszystkim był tak przekonany do swoich politycznych, tylko politycznych racji, że zmieniał partię. Jeśli uważał, że partia, do której należy, nie spełnia jego oczekiwań i nie chce albo nie może z takich czy innych względów prowadzić danej polityki, którą on uważał za słuszną, to mówił dziękuję bardzo i przechodził, albo nie przechodził, do, tak powiem, innego obozu politycznego. Znaczy, dla niego ważniejsze były przekonania i dobro państwa, dobro pojmowane według niego, okej, ale dobro państwa niż dobro partii. I to była absolutnie naczelna dla niego zasada. Że jak uważał, że partia robi źle, to nie będzie się naginał do linii partii, tylko po to, żeby na przykład żeby nie utracić większości w Izbie Gminy przy głosowaniach. Nie. On był wierny swoim przekonaniom. Wspomniała pani tutaj, że Winston urodził się w czasach imperium, tak? I Anglia się w tym czasie zmieniła. Anglia jest bohaterką też tej książki. Często jest to bohaterka w tle, a często jest to nawet bohaterka na pierwszym planie. To, czy może pani nam coś powiedzieć o tych zmianach? Te zmiany mody są wspaniale tam opisane, no zwłaszcza jak po wojnie, prawda, już można
spódnicę, sześć z fałdami, prawda, i kołnierzyki. No, ale wracając, proszę coś powiedzieć o tej bohaterce w tle, czyli tej Anglii, jak się zmieniała. Bo ja mam wrażenie, mam takie, że Polacy to w ogóle niewiele wiedzą, a niewiele wiemy o Anglii. Ja nie chcę powiedzieć, że ja dużo wiem, nic nie wiem. Tak, nie, ale... No, Anglia pod koniec XIX wieku, czyli wtedy, kiedy urodził się Churchill, była królową mórz. Anglia dyktowała, jak powiem, to, co się dzieje. Flota brytyjska, zarówno wojenna, jak i flota handlowa, to było, tak powiem, królestwo brytyjskie. Z drugiej strony, jakby nic dziwnego, mając kolonie w ramach imperium rozsiane od Kanady po Australię, tam południową Afrykę, to trzeba było utrzymywać z nimi kontakt, więc oczywiście flota odgrywała olbrzymią rolę. Zresztą w ogóle wtedy flota odgrywała olbrzymią rolę. Samolotów jeszcze nie było, w związku z tym to była jedyna droga komunikacji z podległymi sobie terytoriami. I również pod koniec XIX wieku była jakby przodownicą w innowacjach przemysłowych. W końcu rewolucja przemysłowa w połowie XIX wieku zaczęła się w Anglii właśnie. I metro w Londynie to było pierwsze metro w ogóle. I mnóstwo było rzeczywiście wynalazków i również takich, nie tylko wynalazków, ale również i takich w przemyśle nowych, wprowadzanych nowych technologii, i które czyniły Anglię no, wtedy potęgą przemysłową. Na początku XX wieku wyrosła im konkurencja i to były Niemcy przede wszystkim, które no, szybciej, jakoś sprawniej zaczęły wprowadzać nowe produkty i nowe pomysły na rynki, i Anglia zaczęła zostawać trochę w tyle. Ale potem no, mieliśmy pierwszą wojnę światową, gdzie tak powiem, nieszczęśliwy zbieg okoliczności, można to tak nazwać. Churchill w czasie tej wojny był szefem admiralicji, czyli zarządzał całą flotą marynarki wojennej brytyjskiej i opracował plan, jak szybko zakończyć wojnę. Że należy pokonać Turków, którzy byli w koalicji z Niemcami wtedy przeciwko Rosji, Wielkiej Brytanii i Francji. I wchodziło cieśninę Dardanelle. I wtedy inny generał, już nie admiralicji, znaczy nie od floty, tylko od wojsk lądowych, wydał przedwcześnie rozkaz ataku, a tymczasem Turcy się bardzo umocnili. Słowem, kampania tamta skończyła się klęską, potwornymi stratami i winą, w związku z tym, że wchodziło o ciśninę, winą obarczono Churchilla. Więc oczywiście przestał być szefem admiralicji, powołano nawet specjalną komisję, obrady tej komisji ciągnęły się. I odszedł z rządu, a wojna ciągle trwała. W związku z tym zgłosił się do wojska i służył jako, znaczy oczywiście po francuskiej stronie, z prostymi ludźmi, na przykład, tak powiem, drugi oddział, czy z tego to byli zwykli górnicy, którzy na dźwięk nazwisko Churchill, no to było dla nich raczej mało miłe, bo Churchill, będąc ministrem już jakiegoś resortu, nie pamiętam w tej chwili jakiego. Był strajk. Tak, był strajk. I w tym, i chyba wali, górnicy zaczęli rozwalać sklepy i tak dalej. I Churchill wprowadził wojsko, które nie strzelało, nie, tylko pilnowało porządku. Ale sam fakt, że to zrobił, to był już w ogóle obiektem nienawiści. A tu nagle górnicy, ci ludzie przekonali się, że to jest normalny facet, których, tak powiem, jak to przytaczali,
nauczył ich, że wojna to jest straszna rzecz i dlatego należy ją traktować z uśmiechem. I wychodził do nich na najbardziej, sprawdzał codziennie nawet najbardziej wysunięte pozycje. I słowem... Zatroszczył się i zaprzyjaźnił się z nimi. Dlatego, że Churchill, mimo że był wielkim arystokratą, ale przez to, że był wielkim arystokratą i zdawał sobie z tego sprawę, nie dbał ani o tytuły, ani o stroje, ani o jakieś takie hołdowanie, tylko... Po prostu on tylko to miał. Był po prostu, tak, bo tak, bo on tego nie musiał, on nie musiał pozować. Niczego nie musiał udawać, tak. Tak. To ma. A jednocześnie umiał być bratem łatą. Szybko się zaprzyjaźniać, wchodzić na skróty, jeśli chodzi o bariery towarzyskie. I także zjednał sobie bardzo i potrafił to zrobić. Znaczy nie tylko tych górników, umiał uwodzić ludzi. Znaczy, bo po prostu miał swój urok. No. Taki był, chyba to jest, nie wiem, czy jest opisane u pani, tak, chyba jest, że on po prostu w czasie powstania Burów się wykazał tym, że się dostał, oni go wzięli do niewoli, on z tej niewoli uciekł, tak? Potem, i tak, w wojnie burskiej, tak. Jakkolwiek byśmy oceniali wojnę burską, prawda? No ale, tak, tak. Tak, ale po prostu był, mimo to, że był arystokratą, nie był wychowany w domu, gdzie niczego, można powiedzieć, nie brakowało, chociaż te kontakty z ojcem chyba były takie różne, prawda? Bo on, dobrze mówię? No nie, no tego, no wtedy w ogóle... tych arystokratycznych, czy nawet bogatych w ogóle domach. Nie musiała to być w ogóle arystokracja. Musieli to być ludzie utytułowani. Zwyczajem był, że się dziecko matce zabierało i się dzieckiem zajmowały mamki, a potem niańki. No bo panie miały co innego do roboty. Musiały dbać o fryzury, o stroje, o to myśleć, w co się ubrać na taki czy inny bal i tym podobne. A ojciec Churchilla był ministrem w rządzie konserwatystów. W związku z tym ojciec był zajęty, a matka wielkiej urody ponoć, no zajmowała się życiem właśnie towarzyskim. W związku z tym Churchill był w szkołach z internatem i bardzo, bardzo cierpiał. Tak, on bardzo tęsknił do rodziców. Po prostu był czułym dzieckiem, który skazany na zimny wychów szkół angielskim z internatem. Nie było dla niego. Czy był dobrym uczniem? Nie, nie bardzo. Przede wszystkim był okropnym rozrabiaką. No, tam uczył swoich kolegów przeróżnych sprośnych piosenek, których się nauczył od stajennych w majątku rodzinnym. Po czym był knombrny, tak, ale był dobry z angielskiego i chyba z historii, o ile pamiętam. Ale nic wybitnego, o. Zdarza się. Mimo, że miał fenomenalną pamięć. Rzeczywiście pamięć miał fenomenalną, chociaż w którymś momencie pani opisuje, jak on zaproponował któremuś bardzo wykształconemu generałowi taki pojedynek na cytaty z Szekspira, to tamten pod kwadransie przestał, a Szekspir mówił i mówił, ale potem się okazało, że on trochę naciągał. No nie trochę, że już od dłuższego czasu nie, mówi... To nie był Szekspir, nie, tak? Nie był to Szekspir, mówił wersem, ale nie Szekspirem, ale nie tekstem Szekspira. Strasznie mnie to ta raz bawiła. Jak pani mówi o tych sprośnych dowcipach, to też... ta anegdota o tym, jak w czasie kampanii w Norwegii okazało się, że karabiny, czy lufy karabinów armii żołnierzy brytyjskich się wyginają, trzeba je chronić przed zimnem. No i wymyślił ktoś, żeby wyprodukować sobie takie dłuższe prezerwatywy, nasuwać na te lufy, że to będzie chronić przed zimnem. Jak Churchill to zobaczył, to skomentował, że trzeba... One miały tam, nie wiem, 25 centymetrów długości.
że trzeba napisać na tym, że to jest produkt brytyjski, średni rozmiar. I w ten sposób, tak, niech Niemcy wiedzą, że kto jest narodem panów. Tak? To jest też prośne. Był człowiekiem uroczym. A jaki był dla swojej rodziny? I bo zaraz jeszcze panią zapytam o ten związek z jego żoną, bo to jest chyba... No to przede wszystkim, no, to co powiedziałam, no dzieci, choć akurat u Churchillów, dzieci były w domu. Oczywiście były tam, nianki. Były nianki, tak, ale dzieci były w domu. I żona Churchilla, Clementine, również się nimi opiekowała. W związku z tym, że była osobą chorowitą, często wyjeżdżała, to przejmował takie, tak powiem, nazwijmy to, fragmenty opieki wymagające czułości wielkiej, to przejmował to Winston. I rzeczywiście był bardzo dobrym tym. Ojcem. Był dobrym ojcem, tak. I także... A jeśli chodzi o jego związki z kobietami, jego kobiety nie interesowały, bo jego pasją była polityka. No ale jakieś się zdarzały. Nie, oczywiście, że się zdarzały. I miał przed orzenkiem z Clementine, to oświadczał się przeróżnym paniom, ale te panie były na tyle inteligentne, że wiedziały, że one nie są dla niego najważniejsze. Że wiele ważniejsza jest polityka. A Clementine zdawała sobie z tego sprawę, ale ją też interesowało życie polityczne. W związku z tym ona nie była taka, tak powiem, kompletnie nieświadoma tego, co się dzieje. No więc to powiedzmy troszkę o tej parze, bo ja jak czytałem o nich, no to sobie pomyślałem tak, że gdyby w dzisiejszej Polsce, na przykład żona polityka wyjeżdżała tak, jak ona wyjeżdżała na te swoje wycieczki, jeszcze tam dużo było mężczyzn, to po prostu to byłby skandal. A w tej Anglii, no to... No ale się wszystko zmieniło, na litość boską. Mnóstwo rzeczy się zmieniło tam. Za naszego życia się zmienił język, którym musimy się posługiwać, tak zwana, tak powiem, poprawność polityczna. Kiedyś, nie wiem, to nawet jakbyśmy mieszkali w Anglii, w metrze, jak ktoś powiedział słowo fuck, to wszyscy się oglądali zgorszeni, któż to tak się odezwał. A dzisiaj co drugi dziennikarz mówi, tak powiem, używa tego słowa, a tylko w niektórych gazetach, bardzo takich, słowo jest wykropkowywane. No, zmieniło się. Tak, zmieniło się, ale mówimy tutaj o małżeństwie, no prawda, politycznym i... Znaczy o tyle politycznym i niepolitycznym, bo Clementine znaczy, nie sprawowała... w tym sensie, że Winston był politykiem. Tak, no tak, właśnie, tak. Bo Clementine nie zajmowała się polityką, nie prowadziła jej, ale była pod tym względem lojalną żoną. Ale przede wszystkim to było normalne małżeństwo z kłótniami, trzaskaniem drzwiami, awanturami, ale które umiało się godzić, które nie chowało w sobie takiego piętna czy tak i takiej zaciekłości, no to teraz ja ci pokażę. Tego nie było. I poza tym dawali temu wyraz, pisywali do sobie niezmiernie czułe liściki. Pani, jak czytałem te listy, to myślę sobie, kurczę, przecież to jak ostatnio, to w Polsce, to nie wiem, chyba Sobieski tylko do Marysieńki takie pisał. No więc właśnie, ale Churchill, mając 80 lat, tak powiem, wysyłał czułe, pełne miłości liściki do żony. W związku z tym... Ale ona do niego też. Tak, no ale ona była bardziej powściągliwa, a on no, ale rzeczywiście... zawsze był ten kotek narysowany. No nie, no kotek był. Oczywiście, Churchill często zresztą był malarzem, nauczył się malować i był rzeczywiście niezłym malarzem. W związku z tym jego pieski albo świnki były no, ładniejsze niż kotki Clementine. Ale i w związku z tym on nastrój swoich listów oddawał również rysunkami, a to tak powiemy ten piesek miał smutną minę, świnka nie była zabawna i tak dalej.
A jaki był stosunek Winstona do zwierząt, jak już mówimy? No bardzo czuły. On uwielbiał w tym czasie, tak powiem, te małżeństwa, które no, miały więcej pieniędzy i stać ich na to było, miały osobne sypialnie. W związku z tym mąż albo żona zostawiali liściki, że i chcieliby się spotkać, a tak to zasypiali osobno. I to Churchill, w ogóle towarzyszami Churchilla w łóżku, to był i kot, i pies, albo jedno, albo drugie zwierzę. Albo razem. No tak, właśnie. I tak cały czas, a w czasie wojny, drugiej wojny, Churchill twierdził, że te zwierzaki również przyczyniają się do wysiłku, biorą udział w wysiłku wojennym, bo przecież oszczędzano na wszystkim, zimno było potwornie w mieszkaniach, bo one go grzeją w nocy. W związku z tym nie musi używać kaloryfera. On był strasznie niespokojnym duchem, ale był też takim majsterkowiczem, prawda? Jeśli mówimy o takim. No może, tak, wybudował w tej, tak powiem, posiadłości, którą kupił pod Londynem. No to wybudował domek, mur, zrobił nawet basen z podgrzewaną wodą, jakąś kaskadę, rybki hodował. I te wszystkie te, ale to uzgadniał ze swoim bardzo bliskim przyjacielem, profesorem inżynierii z Oxfordu, który pomagał mu wyliczać, doradzać i tak dalej, właśnie szczególnie przy skomplikowanych rzeczach, jak kaskada czy bason. W każdym razie, więc on bardzo zresztą polegał również przy pracy wtedy, kiedy i w czasie wojny, również polegał na jego opinii, jeśli chodzi o nowe rzeczy dotyczące uzbrojenia. Wynalazki takie. Tak. Brytyjczycy mieli ich dosyć dużo. No nie, byli bardzo w tym dobrzy. Dobrze, tak. Znaczy, tak. Z tego, co pani pisze, to by właściwie przekazali Amerykanom całą i technologię, czy taką ideę bomby atomowej. No nie tylko to, odrzutowców. Odrzutowców. Tak. I mnóstwo innych wynalazków. Mnóstwo. Rzeczywiście. No ale to było po to, żeby Amerykanie pomagali im prowadzić wojnę. No to jak już mówimy o tym, to może powiedzmy coś o tym Churchillu, który wkracza właśnie w ten gorący okres, tą mroczną godzinę, jeśli możemy, albo troszkę wcześniej. No bo rozumiem, że on był bardzo przeciwny temu, żeby Czechosłowację zostawić samą, tak? No tak, oczywiście. Jeszcze powiedzmy w tych wcześniejszych latach 20. można powiedzieć, że jego stosunek do Związku Sowieckiego, do rewolucji. Tak. Tak, uważam, że to jest w ogóle najgorsze zło, bolszewizm. W związku z tym wypisywał tyrady i dlatego jak wybuchła wojna polsko-bolszewicka, zaangażował się, był wtedy ministrem wojny i zaangażował się bardzo ostro w pomoc Polsce. I na przykład... Mówimy o wojnie 1920 tak, roku. Tak, tak, tak. Mhm. Polsko-bolszewicki. 20 roku. I do tego stopnia, że prasa zaczęła pisać, że jest to prywatna wojna Churchilla. Bo tuż po zakończeniu pierwszej wojny, która była straszna, wyniszczająca. I dlaczego to właśnie piszę w książce. To tu nagle Churchill znowu chce jakąś wojnę. I w dodatku, a wszyscy chcą trochę odpocząć, zacząć jak najszybciej wracać do normalnego życia. W związku z tym premier, ówczesny premier Wielkiej Brytanii, po prostu dostawał dygotu na dźwięk, że Churchill i Polska, a prasa z kolei nazywała to prywatną wojną Churchilla. Dlatego, że nikt nie chciał się w to zaangażować, ale Churchill zarządził wysyłkę broni dla Polski
I śmieszną scenę opisuję w związku z tym, właśnie o tym, jak już w czasach Solidarności, ale to może, można przeczytać, to nie jest, w każdym razie był bardzo mocno zaangażowany w to, w pomoc Polsce, rzeczywiście. Potem, niestety w latach 30. właśnie odszedł z partii politycznej i pędził takie życie, to było 10 lat, w gruncie rzeczy do 39 roku, września 39, gdzie on był, jak sam o sobie mówił, posłem z tylnych ław Izby Gmin. Czyli nie mający urzędu, nie sprawujący żadnej władzy, ale ku zgrozie rządzących świetnie poinformowany ciągle. W związku z tym w Izbie Gmin, jak występował i grzmiał na kolejne rządy, że zaniedbują zbrojenia Wielkiej Brytanii przyrodzącej się potędze Niemiec, które łamią wszelkie postanowienia traktatu wersalskiego, że chcą tego problem abdykacji Edwarda VIII, że chcą Indiom oddać pełną samodzielność i tak dalej. I te wszystkich tych on wstawał, grzmiał, cytował, podawał dane, wzbudzając potworne zdumienie i zaniepokojenie wśród ministrów. Skąd on to wie? Jakim cudem? A on ciągle miał przyjaźnie w poszczególnych ministerstwach i ciągle miano do niego zaufanie, że po pierwsze nie zdradzi źródła informacji, co jest bardzo istotne, a po drugie, że to wykorzysta, że to nie jest wpuszczenie kamienia do studni bez chlub, znaczy bez odzewu. Ale te 10 lat to tak rzeczywiście rozrabiał jak pijany zając, można powiedzieć. Był przeciwko wszystkiemu i wszystkim. Także niektórzy to nazywają najbardziej warcholski okres w życiu Churchilla. No i to prawda. Tutaj mamy takie pytanie od pani. Po pierwsze, mówiliśmy, Churchill zdradził Polskę, ale książkę kupił z ciekawości. Myśmy zaczęli, ale na skutek problemów technicznych musieliśmy przerwać. No i pani Natalia nas pyta o to, co miała sprostować autorka książki, jaką prawdę opisała. Weźmy do początku zamysłu książki. Zaczęliśmy mówić, że zamysł początku książki narodził się także z tego, że była taka triada Churchill. Tak. Więc właśnie, tu chcę powiedzieć tak, że Churchill był rzeczywiście zaangażowany w sprawy polskie. To, co podałam przykład wojny 1920 roku. Potem był te 10 lat, tak powiem, z boku, ale w swoich przemówieniach i artykułach, bo właśnie tak powiem, bardzo dużo pisał, zresztą z tego się utrzymywał wtedy, to tak powiem, dla niego sprawa Polski była ważna, a nienawiść do Rosji Sowieckiej w ogóle, można powiedzieć, była wszechogarniająca. Jedno, drugie, sprawa Polski na nowo powróciła. Zresztą on się cały czas również i w Izbie Gmin tym interesował. I było, tu chcę na marginesie zaznaczyć jedną rzecz. Po Anschlussie i po Czechosłowacji oczywiście, czyli po Monachium, absolutnie wszyscy wiedzieli, że Polska może być następną ofiarą i coraz bardziej się wydawało, nie to, że może być, a będzie następną ofiarą Niemiec. Tym bardziej, że Niemcy coraz bardziej bezczelnie wysuwali te swoje żądania korytarza, Gdańska, oddania im całkowicie Gdańska i tym podobne. I jeśli mówimy o zdradzie, czy dbaniu lub niedbaniu o sprawy polskie, to ja chcę tu przypomnieć, że to prawda, Chamberlain pojechał do Monachium, bo za wszelką cenę chciał uniknąć wojny, bo trauma
pierwszej wojny światowej była taka, że w zasadzie wszyscy się bali następnej wojny. Ale jednocześnie, mówimy o roku 1938, jednocześnie w sierpniu 1938 roku w Green Parku, czyli w samym centrum Londynu, zaczęto kopać okopy. I zaczęto opracowywać plany, że w razie czego, jeśli wybuchnie wojna, to żeby ewakuować z Londynu kobiety i małe dzieci. I to oczywiście przy tak dużym mieście to szalona robota logistyczna. A kiedy zaczęto kopać okopy w Warszawie, to znaczy w Polsce, w Warszawie, kiedy wiadomo było już, to co powtarzam, od Monachium, czyli od końca września 1938 roku, tego samego, że Polska najpewniej będzie następną ofiarą Hitlera. W sierpniu, również sierpniu, tylko rok później, 1939 roku. 25 sierpnia, pani podaje datę. 1939 roku i to nie wezwał do tego rząd polski, żaden minister. Wezwał do tego prezydent Warszawy, Starzyński. Czyli chcę powiedzieć, że mówienie tu o zdradzie, to jest przecież no takim nawet nie lekkim, ale ciężkim nadużyciem. Oczywiście, zaraz ktoś powie Jałta. To na to odpowiem. Nie Jałta, tylko Teheran. Wszelkie postanowienia dotyczące granic były omawiane i też w jaki sposób omawiane. Kiedy już wyczerpali panowie, czyli Roosevelt, Stalin i Churchill, już wszystkie tematy zostały wyczerpane z wyjątkiem granic Polski, Roosevelt milczał. Stalin też milczał. W związku z tym Churchill poczuł się w obowiązku, no, że jednak no, on nie może. On ma rząd polski w Londynie, on ma wojska polskie, które walczą razem z jego wojskami i on nie może siedzieć i milczeć i udawać, że tak powiem, że nawet deszczu nie ma. On podniósł ten temat i Roosevelt i Churchill na bardzo ostre żądania Stalina przystali, że okej. Churchilla. Znaczy Churchilla, przepraszam. Nie. A Stalin? Stalina. Że Churchill powiedział, no dobrze, to granica wschodnia będzie na linii Curzona. Ale pod warunkiem, że zostaną od tego, że Polska przejmie część ziemi zachodnich i że wybory, że proces demokratyczny w Polsce będzie dochowany. Stalin powiedział, ależ oczywiście, obiecuję to panom. Wybory absolutnie demokratyczne. I ustalono, że właśnie, tak powiem, w ten sposób będzie zarysowana granica. Jałta, która już służyła, to już, tak powiem, to było już po Stalingradzie, już Sowieci byli mocni, i cały świat pełen zachwytu dla ich zwycięstw i dokonań wojennych. I tutaj w Jałcie już, tak powiem, znowu doszli do punktu Polska i już były te podstawy ustalone w Teheranie. I znowu Stalin powiedział absolutnie, tak, tak, wolne wybory, pięcioprzymiotnikowe czy dziesięcioprzymiotnikowe, jak sobie panowie życzą. I na pytanie, a kiedy mogą się odbyć te wolne wybory, po oczywiście tego zakończeniu wojny, Stalin powiedział, chociażby za miesiąc. Czyli, tak powiem, nie można to mówić o zdradzie. Można mówić tylko o słabości, ale znowu czyjej? Churchill był sam przeciwko dwóm panom. Celem Roosevelta przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny, no poza oczywiście budowaniem nowego ładu demokratycznego i tak dalej, to było, że tak powiem, wyrzucenie Wielkiej Brytanii z pozycji rozdającego karty na świecie.
Imperium Brytyjskie ma przestać istnieć, a Stany Zjednoczone przejmują jego rolę. I Stany Zjednoczone, które rzeczywiście pomagały bardzo i bez Stanów Zjednoczonych II wojna nie zostałaby wygrana, ale za, można powiedzieć, takie wgnięcie palcem żądała pieniędzy albo innych usług. W związku z tym finanse i możliwości Wielkiej Brytanii były wysysane przez Amerykę, przez Stany Zjednoczone w sposób nieprawdopodobny. Zupełnie. To pani jest bardzo dokładnie, jak czytałem o tym w tej książce, że za każdy coś trzeba było oddać, a to bazę wojskową, a to tam coś, to mi się przypomniało, wie pani, jak Trump kazał za wszystko płacić. Przepraszam, ale tak mi się skojarzyło. Nie, po prostu, że to po prostu był w obliczu tego, że tutaj się ważą losy świata, prawda? Ten Roosevelt po prostu był Stany Zjednoczone, ale Roosevelt on sam był po prostu, to było obrzydliwe w pewnym sensie. Sprytnym kupcem. Tym bardziej, że jak przecież Rosjanie, tak, Związek Sowiecki też dostawał pomoc. Tak? No tak. Jak ktoś wspomniał, już nie pamiętam, czy Churchill, czy Roosevelt o tym, że mają zapłacić, no to Stalin się tak oburzył, że już nigdy więcej o tym nie wspomnieli. Natomiast ta Brytania była... Płaciła za absolutnie, za każdy ołówek. Za każdy ołówek, tak. Ale pociągnijmy jeszcze ten wątek polski, bo z tego, co pani powiedziała... I jedną sekundę, właśnie, wracając do tego. I cały czas, tak powiem, w czasie wojny, to z tego... oddziały polskie, no w ogóle nie ma porównania, jeśli chodzi o stosunek do innych w ogóle wojska. W końcu koalicja i wojska były na terenie Wielkiej Brytanii, były różne. I znaczy, no można powiedzieć, że prawie ze wszystkich krajów europejskich, które były przeciwko Hitlerowi. I najczęściej wymieniano i chwalono właśnie oddziały polskie, od króla po wszystkich dowódców i tak dalej. Często wizytował. I tak, no oczywiście też wizytował. Ale Churchill cały czas czuł tę niewygodę i jakieś takie psychiczne, moralne zobowiązanie wobec Polski. W związku z tym 4 dni po zakończeniu wojny, 8 maja, to a propos, ale to tutaj w książce można przeczytać, dlaczego obóz, nazwijmy to sowiecki, czy pod rządami Związku Radzieckiego, obchodzi zakończenie wojny 9 maja, a Europa Zachodnia 8 maja. Tak. W każdym razie 4 dni po zakończeniu wojny 8 maja, Churchill zleca swojemu sztabowi generalnemu opracowanie planu walki z Armią Czerwoną, żeby wyzwolić Polskę spod okupacji sowieckiej. I znowu panowie, sztab generalny oczywiście bada bardzo intensywnie problem, a Churchill argumentuje, przecież żołnierze nie są zdemobilizowani, są na froncie. I wystarczy obrócić te armaty, te lufy w drugą stronę. I wydał rozkaz, że broń zabierana Niemcom musi być tak magazynowana, żeby był do niej łatwy i szybki dostęp. I niestety ktoś zdradził to Żukowowi, głównodowodzącemu Armii Czerwonej wtedy. I Żukow zrobił oczywiście dziką awanturę na Alianckiej Komisji Kontrolnej, tak się nazywało to porozumienie aliantów wtedy w Berlinie. No i na znak protestu Związek Radziecki wycofał się z tej komisji. W każdym razie Churchillowscy generałowie to badali, no i okazało się, że ten plan jest niemożliwy do zrealizowania, ale również, albo może przede wszystkim dlatego, że prezydent Truman, który wtedy był prezydentem po śmierci Roosevelta, powiedział Churchillowi,
że nie ma mowy, żeby nawet jeden żołnierz amerykański oddał życie za nową wojnę. I co więcej, że on jest przekonany, że żadne społeczeństwo tuż po zakończeniu jednej wojny będzie chciało przystąpić do następnej wojny. W związku z tym zrezygnowano z tego. Czyli to była... Więc ja nie wiem, jak można Churchilla mówić, że to zdrada. Wspomnijmy o tym, że te informacje czy materiały związane z tą operacją, ona się nazywała chyba... Unthinkable, nie do pomyślenia. Tak, że one zostały ujawnione w 1998 roku, więc starsze pokolenie może jeszcze w ogóle nie mieć wiedzy. No tak, może jeszcze nie wiedzieć. W każdym razie tak. Z pani książki wynika, że rzeczywiście Churchill był ciągle, nie miał dyskomfortu, sprawiała sprawa polska. Absolutnie, tak. Że ciągle do niej wracał. Jeszcze wracał do niej w różnych przemówieniach, przecież po 1946 roku. Ależ oczywiście, zimna wojna, oczywiście. Ależ oczywiście. I to, co mnie zawsze, to znaczy, jak tak powiem, zaczęłam czytać i się dowiedziałam o tym wszystkim, o czym mówię teraz, to mnie szalenie dziwi, że to przeniesienie tej propagandy w gruncie rzeczy sowieckiej tak. na grunt zachodni. Roosevelt przymilał się do Stalina i robił co mógł, żeby być z nim w dobrych stosunkach. Nawet Roosevelt sobie pozwala na takie nieuprzejme i głupie żarciki, jeśli chodzi o Polaków. Tak, tak no tak, ależ oczywiście. Tak, a Churchill, jak trzeba było, wyganiał Stalinowi prosto w oczy to, co myśli. I mimo to Roosevelt, i dlatego jakby propaganda komunistyczna, postkomunistyczna, przedstawiała Roosevelta jako tego fajnego faceta, który dbał o wszystkich, który w ogóle był tego. Natomiast uosobieniem zła był Churchill. Co więcej, jeszcze z bombką atomową były jego karykatury pod pachą. Churchill, który do końca życia miał co najmniej niewygodę psychiczną z powodu zrzucenia bomby na Japonię. Bomb na Japonię, tak. W pani książce jest opisane nawet, że on pojechał do Trumana, o ile dobrze pamiętam, jak dowiedział się, żeby zaprotestować, jak dowiedział się, że jakiś jest pomysł użycia bomby atomowej. To Attlee pojechał, to wtedy był rząd. Attlee pojechał. To przepraszam. Ale Churchill go poparł w Izbie Gmin, absolutnie tak. To może stąd ta moja pomyłka, jeśli chodzi o nazwisko. Tak, Attlee był takim przywódcą konkurenta partii pracy. I to, co jest zdumiewające, no Churchill grzmiał na partię pracy w tej Izbie Gmin tak, że to w ogóle przechodzi pojęcie. W życiu prywatnym, po pierwsze, nie pozwalał nikomu obrażać Attlee. Miał dla niego wielki szacunek. No ale przypomnijmy sobie, że jak Churchill skomponował rząd, prawda, jak został premierem. Bo to też... No, został premierem w maju 40 roku, czyli prawie rok po wybuchu wojny. Czyli Francja już była w stanie wojny z Niemcami. No oczywiście. Wielka Brytania już była w stanie wojny. Francja już, w sensie, że wojska niemieckie... Francja już przegrywała. To już było wiadomo, że przegra. To już przegrywała. I ostatnie, jakby pierwsze tygodnie premierowania tego Churchilla, to były ciągłe podróże do Francji. Ciągłe rozmowy i błagania Francuzów, żeby jeszcze trochę powalczyli. Jak pani pisze o tych podróżach, to był w ogóle człowiek, który całe życie stosował coś, co byśmy mogli nazwać taką shuttle diplomacy, czyli taką dyplomację wahadłową. Tak, łatwiej tak nazywa. Po polsku. Jeździł tu, bo... Absolutnie, tak. Nawet jak kiedyś przyjechał do Anglii w czasie wojny, no to
Chyba było takie, że premier odwiedził Anglię. Oczywiście, takie były nagłówki w gazetach. Tak. Ale wróćmy jeszcze do tego, bo zaczęliśmy od tego, jak on, o tym Attlim, jak rząd komponował. No nie, no więc jak został premierem w maju 40 roku, no to z tego stwierdził, że musi to być rząd jedności narodowej, złożony z różnych stron życia politycznego, no bo jest wojna, to jest sprawa wszystkich, a nie tylko jednej partii. W związku z tym Attlee był szef Partii Pracy. No był bardzo ważnym członkiem rządu. Partii, rozumiem, konkurencyjnej. Tak. Czyli to można nazwać taką wielką koalicją, czy... Tak, czy... To co ten rząd jaki... Już nie pamiętam, jak ja to nazwałam. Ja tylko teraz pytam. Można to nazwać wielką, tak. Ale poza tym wziął ludzi oczywiście z Partii Pracy i podzielił. I wziął również, między Partię Konserwatystów, stanowiska podzielił między konserwatystów a socjalistów, czyli Partię Pracy. Po drugie wziął kilka osób bezpartyjnych, bez afiliacji partyjnych. I miał rękę tutaj, miał dobrą rękę przynajmniej do dwóch resortów. Mianowicie lotnictwo, szefem lotnictwa, ale nie militarnego, tylko budowy. I zrobił człowieka, biznesmena, który zarządza ilomaś tam gazetami, wydawał ileś gazet i tak dalej. No który bardzo twardą ręką doprowadził, że produkcja samolotów ruszyła rzeczywiście. To a propos właśnie, nie, ale to mniejsza o to. No odsyłamy do książki, nie mówimy wszystkiego. Tak. W każdym razie, dlatego że Wielka Brytania w 1939 roku, mimo że 3 września wypowiedziała wojnę Hitlerowi, 1939 roku, 3 września, to była kompletnie nieprzygotowana do wojny. I mówienie, że Wielka Brytania zdradziła, bo jak? Przepraszam, rozumiem, że ludzie nie studiują map, ich prawo, ale członkowie rządu muszą studiować mapy. W związku z tym członkowie rządu polskiego wiedzieli, że Wielka Brytania nie ma jak dojść do Polski, bo już zajęte są terytoria przecież przez Niemców. Z drugiej strony również nie bardzo może. W związku z tym, a nie ma lotnictwa. No i nie ma, właśnie armia też nie była. Ma lotnictwa, armii lądowej również nie ma. Jedyne, co rzeczywiście ma, to ma flotę wojenną. No to flotą wojenną tak daleko, którędy przepłynąć. Kiedy Niemcy mają tak olbrzymie, długie wybrzeże z Bałtykiem. Czyli to... Wie pani, ale jak o tym mówimy, to... Zdradziła to i to same pretensje do Francji. To znaczy, co miały te państwa robić? Nie, jeśli chodzi o Francję, to chodziło o to, że mogli zaatakować Niemców z drugiej strony. Tak? Której, którędy? No mieli granicę wspólną długą, Francuzi z Niemcami. A, w tym sensie, tak. W tym sensie, tak. Mogli przekroczyć. Tak, natomiast tak. No, Francuzi... Ze względów różnych, ale nie Francja jest naszym. Tak, ale jest taka teza też, bardzo modna w polskich, u polskich takich politologów, że to było tak, że po to były udzielone gwarancje brytyjskie, żeby Hitler nie zaatakował Anglii pierwszej, tylko żeby skierować cały impet na Polskę. To też jest taka polskie, brytyjskie gwarancje dla Polski. Były po to, żeby została zaatakowana Polska. Bo teza jest taka, że no, ja tylko mówię to jako ciekawostkę. Okay. Ja się nie znam na wojskowości, ale dla mnie to tak, trochę prawą ręką do lewego ucha.
No, ja też nie bardzo się z tą tezą zgadzam. Sądząc po tym, po prostu co się wydarzyło, jak Hitler żądał i od kiedy żądał korytarza, prawda? I od... To więc dobrze, właśnie, ale wróćmy do Winstona i do Wielkiej Brytanii. Winstona często widzimy z tą szklaneczką i w pani książce jest też, że dużo alkoholu jest i czy on... Nie był pijakiem, o to chcę powiedzieć. Tak. Nie był pijakiem. I co więcej, i jego rodzina, i jego lekarze twierdzą, że ta szklanka whisky, to whisky tego alkoholu było na dnie tylko, a reszta to była woda. Tylko on, tak powiem, chodził z tym, jakby demonstrując, sposób... że tak, to była jego poza. I to samo, że bez przerwy z tym cygarem. I on maksimum wypalał dziennie 3 cygary. Mhm. Ja, ale obserwując, że tak powiem, na filmach, to można trzymać w ustach cygaro, które się nie pali też. To znaczy, po prostu się trzyma cygaro w ustach. Ale to nie znaczy, że człowiek je pali. No w każdym razie dziennie wypalał 3 cygara. Czyli to wszystko to była taka poza, no. I on stwarzał taki swój... Swój wizerunek, tak. Pytałem panią Winston na kobiety, no w sensie takich stosunków intymnych, powiedzmy, ale chciałem panią zapytać jeszcze o Winston na kobiety, w sensie takim gender, czy prawa kobiet. No bo... Przepraszam, no był człowiekiem swojej epoki, czyli... Prawa kobiet to był egzotyczny temat. Mhm. Kobiety walczyły tak, ale będąc ministrem spraw wewnętrznych, więzienia były pod jego jakby zarządem również, to on dla aresztowanych sufrażystek, które tam rozrabiały i walczyły z policją, czy atakowały różnych ważnych polityków, za co były wsadzane do więzienia, on wywalczył i wprowadził status więźnia politycznego. Właśnie dla nich, żeby były inaczej traktowane, żeby miały pewne przywileje. Z jego zasługa. Więc tu strona humanitarna, powiedziałabym, wobec kobiet osadzonych w więzieniu. A poza tym, no miał żonę, która absolutnie opowiadała się za sufrażystkami i Churchill nie był temu przeciwny. Oczywiście jego wymiana zdań i takie znowu pozowanie z Lady Aston, że tego, że kobieta w Zbigniewie to tak, oto tak, jakby on był podglądany w łazience i jej dobra riposta, nie jesteś taki przystojny. Tak. W każdym razie to był żart. Nie, nie, to nie było tak, że on w ogóle... A jeśli chodzi o takie reformy społeczne, czy... Bo on mnóstwo wprowadził, bo on... Bardzo nowoczesnych jak na tam. Bardzo, tak. No wtedy Wielka Brytania w ogóle była w czołówce krajów, które miały służbę zdrowia, i te zasiłki dla bezrobotnych, i biura pośrednictwa pracy, to wszystko jest właśnie za rządów Churchilla. To znaczy, przepraszam, nie za rządów, za jego ministrowania. I to były razem właśnie z partią liberalną, bo wtedy liberałowie byli potęgą. Znaczy potęgą, no wygrywali od czasu do czasu wybory z konserwatystami. I Lloyd George był premierem, to razem napisali i forsowali budżet dla ludu. I było to tak nazwane. I wprowadzili mnóstwo reform społecznych. Na przełomie XIX i XX wieku. Absolutnie w czołówce wtedy byli. A chciałem panią zapytać też, do Churchill był ministrem, ale tu chciałem panią zapytać o Anglię i zwyczaje, czy taki, bo chyba każdy, o BBC. Odejdźmy na chwilę, on miał swoje przygody z BBC. To miał, tak? Ale powiedzmy coś o tej instytucji,
jak ona była niezależna. A to tak by tutaj dobrze było, żeby to sobie przeczytali te ustępy z książki Dzisiejsi Politycy, to znaczy. No, to prawda, to prawda. Nie no, BBC było oczywiście stworzone. Chyba w 23 roku była pierwsza, już nie pamiętam. Tak. I coś takiego. I w każdym razie, no i to była bardzo nobliwa instytucja, która niezmiernie pilnowała nie opowiadania się po żadnej ze stron politycznych. BBC była do relacjonowania wydarzeń i do, tak powiem, zabawiania i edukowania społeczeństwa. Szalenie nobliwa do tego stopnia, że nawet w radiu szef BBC zarządził, żeby do wojny panowie przychodzili w tych w smokingach. Mimo, że no, nikt ich nie widział. Nikt ich nie widział. Ale tu chodzi szacunek dla mikrofonu. O. Jedno, drugie. A i w związku z tym szacunkiem dla mikrofonu, Churchill, który świetnie przemawiał, świetnie mówił. I przez radio to rzeczywiście te jego przemówienia robiły duże wrażenie. Ale w czasie tych warholskich lat był bardzo brutalny w tych swoich wystąpieniach przez radio. I szef BBC uznał, że ta brutalność, to chamstwo, straszne chamstwo Churchilla i jego przemówień po prostu uchybia godności BBC i zabronił mu występów. I od 1935 roku Churchill miał zamknięty, znaczy nie mógł występować przed mikrofonami BBC. Nawet jak był ministrem. On wtedy nie był ministrem. On wtedy był zwykłym posłem z tylnych ław. Więc kiedy to zostało, ten embargo zostało zdjęte? Embargo zostało zdjęte, ja już nie pamiętam. No chyba przed tym, nim został premierem. Chyba, już nie pamiętam, to można przeczytać. I to, w związku z tym, ale BBC było bardzo niezależne, ja przytaczam tam... Jak jest dzisiaj, jeśli pani ma... I ciągle to samo, to znaczy rząd, premier może stawać na głowie, może grozić karami, może grozić, tak powiem, no czymkolwiek sobie życzy, tak. Ale jeśli coś jest uznawane przez władze BBC, przez gubernatora tak zwanego BBC, że jest słuszne, bo ma być nierządowe, niestronnicze, to będzie, to tak będzie. I kiedyś pani Thatcher przecież zrobiła absolutnie awanturę opisaną w gazetach i tak dalej, wszyscy o tym wiedzieliśmy. I miała pretensje do BBC, że o wojnie falklandzkiej, wojnie, spikerzy BBC mówią, że nie walczą nasi żołnierze, tylko żołnierze brytyjscy z argentyńskimi. Tak. I ona zażądała, żeby mówić nasi chłopcy. Tak ma być patriotycznie. I BBC odmówiło, mimo potwornego nacisku. A wtedy szefem BBC był jej bliski przyjaciel. Ale on powiedział znamienne słowa. Małgorzatko, BBC nie jest twoją własnością. BBC należy do społeczeństwa brytyjskiego. No to niesamowite, trzeba to pięć powtarzać każdego dnia. To no od nieoma, że tak. Proszę pani, to jeszcze powiedzmy o tych latach po 1945 roku, kiedy po 1946, kiedy Churchill przegrywa. W 1935 przegrywa wybory. No i staje się właśnie, znowu jest posłem. No, tak? Zwykłym posłem. Tak. I jaka wtedy jest jego rola, jeśli chodzi o świat, Brytanię, jest jakaś, czy... No oczywiście przegrane wybory, kiedy jest... Strasznie to przeżył to. Emanacją zwycięzcy Hitlera. Mhm. I tu nagle... Naród go odtrąca. Tak. Bo naród go otrąca, dlatego że Torysi się nie starali za bardzo, żeby prowadzić tę kampanię. Bo przecież wszyscy nas kochają. Wystarczy, żeby Churchill się gdzieś pokazał, żeby się zbierały nieprawdopodobne tłumy.
I Churchill i przywództwo partii konserwatystów wzięło uwielbienie tłumów dla Churchilla za uwielbienie dla swojej partii. A tymczasem Partia Pracy wykonywała bardzo dobrą robotę, bo już w 1943 roku napisała, jak widzi Wielką Brytanię po wojnie i co trzeba w niej zmienić. I opisała, napisała, wydrukowała. Broszurka została wrzucona do każdego domostwa Wielkiej Brytanii, rozdana żołnierzom na, tak powiem, na froncie, czy frontach wtedy. W związku z tym społeczeństwo wiedziało, i oczywiście obietnica lepszego życia. I żołnierze wiedzieli, o co walczą. Walczą o lepsze życie dla siebie. A Torysi walczyli o imperium. No, to jest różnica. I stąd ta wielka klęska, która no rzeczywiście wszyscy byli zaskoczeni. A Stalin w dodatku, bo to było w czasie konferencji w Poczdamie, więc Stalin zaręczał Churchillowi, że on ze swoich własnych źródeł to tak dobrze wie, że Churchill ma wygraną absolutnie w małym palcu. Tutaj chcę powiedzieć, to jest w pani książce, ale nie zdradzajmy szczegółów, że Sowieci bardzo cenili Churchilla jako przeciwnika. Tak. Gardzili trochę i się śmieli z Roosevelta, ale to otrzymamy do książki. No tak. No Stalin mówił, i co dalej było? Bo przepraszam. Nic, no i potem się okazuje, że tego. No więc w związku z tym Churchill znowu jest zwykłym posłem z tylnych ław. Zajmuje się wszystkim pisaniem książek wtedy. On był już noblistą chyba. No był, tak. W 50. pierwszym chyba roku dostał Nobla, czy 52, już nie pamiętam. W każdym razie literacką nagrodę Nobla, ale sam czuł, że chyba to nie bardzo mu się należy, bo był niezbyt zadowolony z tej nagrody. Ale i mnóstwo pisał. Rzeczywiście, już nie mówię tylko o artykułach, ale książek, mnóstwo. I pisał, zresztą miał dystans do siebie, i jak pisał książki historyczne, no to mówił, historia będzie dla mnie łaskawa, bo w końcu sam ją napiszę. jak to on. Ale jeszcze, jakie miał znaczenie jako... Znaczenie miał, bo to był jednak nimb człowieka, który zwyciężył Hitlera. Ale oczywiście to nie wystarczało Churchillowi, taki, tak powiem, mały domowy nimb, powiedziałabym domowy, czyli ograniczony tego. I na zaproszenie prezydenta Trumana wyjechał do Stanów i wygłosił wykład w Fulton, małym uniwersytecie, znaczy w małym miasteczku, na małym uniwersytecie, gdzie przedstawił perspektywy powojennego świata już podzielonego według linii ideologicznych, a nie ekonomicznych. Ideologicznych, że po jednej stronie jest Rosja sowiecka ze swoimi, z podbitymi przez siebie państwami, a po drugiej stronie są kraje Zachodu, wliczając oczywiście Stany Zjednoczone i tak dalej. I to spotkało się z bardzo burzliwym przyjęciem po obu stronach oceanu. I wtedy Partia Pracy była u władzy w Wielkiej Brytanii, więc też go trochę skrytykowali. Ale to przemówienie zrobiło z niego na nowo męża stanu na skalę światową. No i tak powiem, wystarczyło to, żeby zaczęto go zapraszać, więc w związku z tym mnóstwo jeździł, wygłaszał przemówienia i bardzo, bardzo agitował, można powiedzieć, za zjednoczoną Europą. On był, zresztą jest uważany za jednym z ojców założycieli Unii Europejskiej, bo on bardzo, już nawet w roku 1940, ale może o szczegóły to, tak powiem, do Polski, to znaczy do książki, to tego już chciał się jednoczyć.
I oczywiście w czasie Brexitu obie strony, i pro-brexitowcy, i antybrexitowcy, tak powiem, wykorzystywali postać Churchilla. To różne cytaty przywołują z jego pism i tych. Niektóre były fałszowane, właśnie przykłady fałszerstw podaje w książce, gdzie i w związku z tym można powiedzieć, że był za, a nawet przeciw zjednoczeniu Europy. Ale tak, stanowczo można powiedzieć, on jakby rzucił i walczył o tę myśl bardzo długo, a po wojnie tym bardziej. Uważał, że Europa musi być zjednoczona, żeby nie dopuścić do tego, co się działo w latach, tak powiem, poprzednich. Nie dopuścić do wojen. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć teraz jedno czy dwie anegdoty, dobrze? Kłótnie za Alanem Brookiem, czyli z generałem... No, szefem sztabu generalnego. Szefem sztabu generalnego i Churchill pisze tak. Kiedy ja walę pięścią w stół i zbliżam twarz do niego, to co on robi? Wali w stół jeszcze mocniej niż ja i patrzy na mnie. Tak, takie powiedzenie. Wizyta w Białym Domu. To nie są wszystkie, tylko dwie, żeby zachęcić. Wizyta w Białym Domu Churchilla. Chyba druga. To było... I że w czasie wizyty dodano kilku żołnierzy Royal Marines do tej kampanii honorowych. To była tam na podwórku. I pisze ten, Churchill tak wspomina. Harry Hopkins, czy ktoś pisze, już nie pamiętam. Nie, to... Harry Hopkins, czyli taki doradca... Najbliższy doradca Roosevelta. Tak. Ciągle podbiegał do okna, jakby sprawdzał, co robią Royal Marines, wspominał Churchill. Zdumiony zapytałem, co jest z tobą? To tylko Royal Marines, nic groźnego. Tak, oczywiście. Wiem, że to Royal Marines, odpowiedział Hopkins. Ale ostatnim razem, jak byli na podwórzu Białego Domu, to spalili tę chałupę. Tak? To było... Więc tak, takie panowie mieli. Pani też świetnie opisuje te relacje pomiędzy wojskowymi, między brytyjskimi i amerykańskimi żołnierzami czy dowódcami i stosunek Amerykanów. No bufonada, to już nie będę mówił szczegółów, ale to bardzo jest to ładnie opisane, bo pozwala zrozumieć te ciągłe kłótnie i te relacje, jakie były pomiędzy różnymi generałami, zwłaszcza Montgomerym, prawda, a Bradleyem czy Pattonem. Mhm. Bardzo to jest ładnie opisane, także... Dziękuję. No jest bardzo opisane, jak karta atlantycka została. No tak. Opisana i Churchill nie był zadowolony z niej, pewno. No. Przepraszam, ja w książce wyliczam, kto nie był zadowolony i to jest dosyć długa wyliczanka. Tak. O niebo mniej jest, kto był zadowolony. Tak. Jest też bardzo ładnie opisane, jak on dbał o PR w Stanach Zjednoczonych, jak wysłał, to naszym politykom to trzeba też żeby przeczytali to, że jak się robi PR w innym kraju, nawet przyjacielskim. No, tak. I co jeszcze? No jest piękna scena, to już prawdę powiedział, żebym pani to obiecała, z tym Rubinsteinem San Francisco, bo to już nie dotyczy... Przy konferencji ONZ-u, tak. To już nie dotyczy, ale po prostu... Założycielskiej konferencji ONZ-u, tak. Nie, no tu, znaczy dotyczy to Polski, bo na zakończenie konferencji był wielki koncert i Artur Rubinstein. I Polaków tam nie było, jak rozumiem, wtedy na tej konferencji San Francisco, prawda? Bo chyba nie było polskiej delegacji z jakichś względów, ale to odsyłamy do książki, do szczegółów. Tak, właśnie. I to, i były te... Oczywiście na sali były flagi wszystkich państw reprezentowanych tam właśnie na tej konferencji założycielskiej Organizacji Stanów Zjednoczonych.
Organizacji Narodów Zjednoczonych. I Rubinstein zauważył, że nie ma sztandaru Polski. W związku z tym w pewnym momencie wydał komendę, że wszyscy mają stać na baczność i odegrał hymn Polski. Po czym wybuchł entuzjazm na sali, a Rubinstein zauważył satysfakcją. Wściekła delegacja sowiecka musiała również stanąć na baczność. Proszę pani, zapytam panią jeszcze o dwie rzeczy, bo długo rozmawiamy. Mam nadzieję, żeśmy zachęcili do czytania, przeczytania książki. A to ty zaraz do tego wrócimy, dobrze? Natomiast jakie jest pani ulubione przemówienie? Churchilla? Tak, takie. No nie, nie mogę tego powiedzieć. No nie, bo to. Przepraszam na emocje, ale tego jest tak dużo. Ale jakiś taki. I tryb... długo. Mhm. Nie potrafię, naprawdę. Żebym w tej chwili mogła powiedzieć, które przemówienie z tego ulubione. Pani zapadło w serce. No. No. Naprawdę nie potrafię. Przytacza mnóstwo, w końcu nie całe przemówienia, choć niektóre tutaj czytałam całe, ale przytaczam fragmenty. No i bardzo mi się podobały fragmenty, kiedy już po wojnie Churchill jest szefem opozycji, czyli szefem Partii Konserwatywnej, rządzi Partia Pracy i ja daję tylko jednozdaniowe czy dwuzdaniowe wyimki z poszczególnych tych przemówień. No i tu muszę powiedzieć, ale ostrość języka, ostrość porównań, to rzeczywiście robi wrażenie. Czyli mam pytanie od pani Natalii znowu. Czyli podjął próbę oprócz przeciwko sowieckiej interpretacji postanowień konferencji jałtańskiej. Bardzo dobra tematyka książki do wielkiego polityka, który Polskę potraktował ludzko. No to taki komentarz. Tak? Aha. Tam jest jeszcze pan Wacław. Czy to nie tak, że Polska miała bufarę między wschodem, Stalinem a zachodem? No w tej koncepcji Stalina to miała być takim buforem, ale dobrze. Nie, Polska nie miała być buforem. Polska miała być członkiem Imperium Sowieckiego. Koniec, tak, kropka. Jedyne, co zrobił Stalin, to chciał jakby jak najbardziej odsunąć Niemcy i dlatego Stalin wywalczył granice na Odrze. Na Odrze nie, i tego Nysie Łużyckiej. Potem tak, ona, dlatego on przesuwał te granice, tak, żeby jak najdalej, tak, żeby jak najwięcej terytorium niemieckiego trafiło do Polski. Trudno nazwać buforem coś, co jest całkowicie podległe. Tak, bufor to jest określenie, panie Wacławie, dzisiejszych czasów takie to. Proszę pani, a chciałem panią zapytać jeszcze o takie dziedzictwo Winstona Churchilla. Co właściwie, jaki jest jego, jak pani tak by powiedziała? Obrazy. Obrazy. Dzisiaj sprzedający się bardzo dobrze. No i to, że można napisać. No nie, no dziedzic. No trudno, nie no, dziedzictwem Churchilla przede wszystkim są te reformy społeczne. Mhm. On je wprowadził jako minister na przełomie, to co powiedziałam, XIX i XX wieku i był na skalę światową, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to do dzisiaj pionierem. Razem oczywiście ze swoim premierem Lloyd George'em, no i partią liberałów, która poparła te propozycje. No to jest na pewno trwałe. To jest przekazanie, sprawa więźniów, status więźniów politycznych, przepraszam. Przedtem rzecz nie jest słuchana. To też można powiedzieć, jest jego dziedzictwo. I co jest jego dziedzictwem? No imperium już w zasadzie nie ma, no, ale są, mimo że o to walczył. No, ale są atrybuty imperium. Ale tutaj nie wiem, czy to jest dziedzictwo akurat Churchilla, czy raczej powiedziałabym systemu prawno-społecznego Wielkiej Brytanii. I to jest jakby coś innego. Proszę państwa, ja serdecznie polecam książkę. To jest, jak ja ją czytałem, to nie mogłem się oderwać, bo to jest miejscami biografia, która jest napisana z wębą i
plastycznie, ja widzę, prawda, tego Churchilla i kłócącego się właśnie z tą Klemi, albo widzę tą Klemi na jachcie. Albo. Z jednej strony jest to biografia taka plastyczna, bardzo człowieka, który chodzi z tą szklanką, prawda, a to się wścieka, a to. Z drugiej strony no, widzę człowieka, który jest w pewnych sytuacjach taki, no wygłupia się po prostu, no, jest po prostu kawalarz, no, to można powiedzieć. Stanowczo tak. Trzecie, jest to miejscami thriller polityczny, bo są też takie fragmenty, prawda, intrygi i już nie mówię nawet o tej relacji między Wielką Trójką, tak? ale także jak on, prawda, właśnie tak pani mówi, się spotyka z tymi ludźmi, ściąga te informacje, więc thriller polityczny. No i taki obraz, cały obraz epoki, prawda? Ja zacząłem, że to jest, dla mnie to jest taki od Monachium, bo to było ważne wydarzenie, ale niewątpliwie pani ma rację, że to jest taki obraz epoki z takiego brytyjskiego punktu widzenia, prawda? Od początku wieku aż do lat 60. właściwie. Na połowę 60. Zapytałem panią jeszcze, bo tam jest taki fragmencik, że miał duży wpływ Winston Churchill na to, na powstanie NATO, czy na kształt NATO, pomysł. Tego mało kto to wie. Mało kto to wie i dlatego tutaj, i dlatego to opisałam. I jest to, no, tak powiem, w gruncie rzeczy prześmieszne i anegdotyczne. Ale, jego pomysły okazały się, no, są do dzisiaj zrealizowane. Tak. Jeśli mówimy właśnie o dziedzictwie. Więc właśnie, tak. Jest to śmieszne, dowcipne i zasadnicze, muszę powiedzieć, jeśli chodzi o NATO. Tak. A ja widzę, że pani bardzo lubi te Winstona w pewnym siłą rzeczy. Trudno jest pisać książkę pełną i złożoną z inwektywów. Nie, ja wiem o tym, ale można mieć taki stosunek zimny. Ale Churchill nie był zimną postacią. Nie. W związku z tym, jeśli się czyta komentarze pełne ciepła, entuzjazmu czy złośliwości, to nie jest istotne, bo jego stosunki z De Gaulle'em są szalenie skomplikowane i to w ogóle amplituda uczuć lata niesamowicie. To jak to się czyta, to przecież no to nie można mieć chłodnego stosunku. Siłą rzeczy, jak czytamy kryminał chociażby, to też a co dalej, tak. Czyli się angażujemy. No tak. Więc tak samo tutaj, jeśli... I tak pani to napisała, że to się angażujemy, tak? No to ja się cieszę. Pani bardzo ciekaw, co by Winston powiedział dzisiaj na tę sytuację, jaką mamy. No powiedziałby hańba. No hańba, tak. Też. Absolutnie hańba. No nic, odsyłamy państwa do książki. Pani bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Muszę powiedzieć, że bardzo dziękuję za możliwość rozmowy. Muszę powiedzieć, że bardzo jestem pani za to wdzięczny. Churchill jest moim, że tak powiem, wspomnieniem z młodości. Ja tę postać bardzo lubię, lubię tego człowieka. Uważam, że powinien mieć ulicę co najmniej w każdym mieście. I to też uważam, że powinien mieć ulicę. To jest też niesprawiedliwe. Mm-hmm. Poza tym jego stosunek do ludzi, do zwierząt, w ogóle do otoczenia, tak bardzo, bardzo mi to, że tak powiem, odpowiada. I myślę, że to jest taka postać, którą warto się zapoznać. I bardzo dziękuję pani za tę książkę, bo pani ją przybliżyła. Ja do tej pory, jest mnóstwo biografii Churchilla. Nawet jak zobaczyłem, że jest taka nowa książka w Polsce, to się zdziwiłem, że ktoś jeszcze się ośmielił za to. To myślę sobie, jak to może napisać jeszcze biografię? No i wie pani, po tym takim bardzo formalnym Martinie Gilbercie tej biografii, no, pani napisała książkę, która jest tak. No ambicją było, żeby to była książka do czytania, a nie do studiowania. Także no w każdym razie ja jestem też bardzo wdzięczna wydawnictwu poznańskiemu, które bardzo pięknie to według mnie wydało. Tak.
Dobrze, dziękujemy pani bardzo, dziękuję pani. To ja dziękuję za możliwość. Ja jeszcze, jeśli pani pozwoli, to chciałem zaprosić państwa na jutro, na 18. Będę rozmawiał z panem Markiem, Jerzym Markiem Nowakowskim i być może z panem generałem jakimś o tym, o Ukrainie i co dalej. Także do widzenia państwu. Do widzenia.